Doktor Bianka Godlewska Dzioboń ponownie rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Na terenie podhalańskiej uczelni 10 maja przeprowadzono wybory na rektora kolejnej kadencji. To oznacza, że Godlewska Dzioboń będzie kierować nowotarską alma mater do 2028 roku. Warto zaznaczyć, że była ona jedyną kandydatką wskazaną przez radę i senat uczelni ubiegającą się o to stanowisko. Podczas piątkowego głosowania kolegium elektorów Godlewska Kolewska-Dzioboń otrzymała 53 głosy za, jeden wstrzymujący i jeden nieważny.